i się nigdy nie zmienialiście miejsc, to chciałbym, żebyście dzisiaj pozmieniali swoje miejsce. Ustawcie się w ogóle tak, jak nigdy nie byliście ustawieni. Wiecie, łamiemy wszelkiego rodzaju schematy. Siedzieliście po prawej, to idźcie na lewo. Że krzesła też przestawiamy? Nie, krzesła nie przestawiamy. Miejsca zmieniamy. Siedziałeś z przodu, usiądź z tyłu. Nie dodawając do tego, że ostatni będą pierwsi. To jest dobre, wiecie. Ja jestem za głośny tutaj. Zdecydowanie. Aż dziwnie, że Robert tutaj się pojawił. Jesteś po mojej pamięci, Robert. Czy już wszyscy? A tam jakaś jeszcze specjalna grupa jest z tyłu, czy... Tak? To są ci strażnicy, którzy stoją i patrzą na bramę, tak? Tak. Okej. W takim razie witam was, przyjaciele, na naszym niedzielnym zebraniu. Zebraniu Królestwa. Chciałabym rzucić wam dzisiaj taki temat przed naszym wspólnym uwielbieniem Boga. Mianowicie chciałabym chwilę powiedzieć na temat zmiany umysłu. Kiedy rodzisz się na nowo, to rodzi się na nowo twój duch. Natomiast twój umysł nie rodzi się na nowo. Twój umysł się nie zmienia i twoje myśli się też nie zmieniają. I powiem tak, jeśli nie będziemy zmieniać naszego umysłu, jeśli nie będziemy umieli w Duchu Świętym panować nad naszymi myślami, to diabeł będzie nad nami panował. Pomimo to, że będziemy mieli ogromne ilości wiedzy, pomimo to, że będziemy brali udział w namaszczonych spotkaniach, to brak zmiany myślenia spowoduje to, że nie będziemy doświadczali w pełni zwycięstwa w swoim życiu. Jeśli nie będziesz zmieniał swojego myślenia, i teraz powiem coś takiego, jeśli ty o tym, co ja teraz powiem, doświadczasz tego w swoim życiu, to znaczy, że nie wziąłeś się nigdy ze swoim umysłem tak, jak potrzeba. Jeśli nie rozumiesz słowa, jeśli nauczania nie wpływają na twoje życie w taki sposób, że je oświetlają i wskutek tego ty podejmujesz konstruktywne decyzje, to znaczy, że nie zmieniasz swojego myślenia. I to jest problem. To jest ciągły proces zmiany myślenia. Jeśli nie dotknąłeś tego tematu w swoim życiu, nie wiem, z różnych powodów, to dzisiaj podejmij takie wyzwanie, że będziesz zmieniał swój sposób myślenia, że będziesz wymieniał wszystkie stare informacje na nowe informacje, że podważysz wszelkie kłamstwo, tak, ze starego życia i zastąpisz je prawdami Bożymi. Że nie będziesz tym człowiekiem, który przyjmuje ciągle zewnętrzny szlif, ale będziesz tym człowiekiem, który jest zjednoczony z Chrystusem i niesie pomoc innym. Chrześcijaństwo to nie jest notoryczne prostowanie ludzkich zachowań. To transformacja serca, to zmiana myślenia, to zmiana umysłu, to wymiana poglądów. Inaczej będziemy mieli porażki, będą nas atakowały demony. Powiem więcej, nie rozpoznamy też duchów, na przykład zwodniczych, które będą przychodziły do naszego życia. My musimy cały czas przykładać odpowiednią miarę do swojego życia. Dzisiaj postanów, że od dzisiaj będziesz systematycznie zmieniał swoje myślenie. A jeśli jesteś w takiej sytuacji, że twoje życie opiera się tylko i wyłącznie na tym, że notorycznie ktoś ci zwraca uwagę na twoje zachowanie, to nie jest to chrześcijaństwo. Posłuchajcie, to nie jest to chrześcijaństwo. To nie chodzi o zewnętrzny szlif. Ktoś cię złapał, naprostował jakąś rzecz, bo jeśli w twojej głowie się nie zmieni, to kolejna sytuacja przyniesie kolejny błąd i znów będziesz musiał być zewnętrznie strofowany. Nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak i nie rób tak. A to nie o to chodzi. My w Duchu Świętym wiemy, jak mamy żyć i wiemy, jak mamy postępować. Dzisiaj postanów, że bierzesz się radykalnie, że kiedy łapiesz pług,
to nie odwracasz już swoich oczu w tył. Radykalnie biorę się za zmianę myślenia. Zacznij przebudzać. I nie wstydź się. Bez względu na to, kim jesteś, jaką służbę piastujesz, co już w życiu osiągnąłeś. Postanów, że będziesz zmieniał swoje myślenie, a gwarantuję ci, że będziesz miał sukces, jeśli będziesz umiał w Duchu Świętym panować nad swoimi myśleniami. Dziś ogłośmy to w imieniu Twym jest moc. 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 Dziś ogłośmy to. Thank you.
że nie ufamy Bogu, że nie wierzymy w Jego dobroć, w Jego moc i w Jego troskliwość. Chciałabym, żebyście patrzyli na te obszary swojego życia. Nie ma czegoś takiego, że jest spektakularny, cały czas demoniczny atak na twoje życie. W Chrystusie Jezusie mamy panować, mamy władać, a żeby tak było, potrzebujemy zmieniać nasz umysł. Módl się tak, jak ci Duch Święty będzie poddawał. Nie okłamuj sam siebie. Bardzo mnie to dotyka, aby nie być człowiekiem zewnętrznego szlifu. Czyli aby powierzchownie załatwiać rzeczy w swoim życiu. Nie rozpraszajcie się z tym podczas uwielbienia. Uwielbienie to już nie jest czas witania się. Wiecie? Niech to nas pionuje. Niech te rzeczy pionują nasze serca. Jeśli nie nauczymy się trenować w naszym domu, to trudno nam będzie później zwyciężać w codziennym życiu. Kościół jest po części dla nas treningiem. Wtedy, kiedy zbieramy się razem, usługuje nam zbiorowe namaszczenie. Wtedy jest nam zupełnie łatwiej. Ale żeby odnosić sukcesy w swoim osobistym życiu, potrzebujemy zmieniać myślenie. Prawdy Boże muszą być twoimi osobistymi prawdami. One muszą być twoje. One muszą być wykute na blachy. Twoje życie musi być spójne ze Słowem Bożym. Powiedz, nie chcę być człowiekiem zewnętrznym szlifem. Nie chcę, aby ktokolwiek cały czas szlifował i zwracał mi uwagę na błędne zachowania. Chcę wiedzieć, chcę właściwie postępować, chcę właściwie podejmować decyzje. Chcę, aby moje decyzje miały zwycięski wpływ na moje życie i na moją wspólnotę. W taki sposób, Ojcze, biorę odpowiedzialność za swoje życie. W taki właśnie sposób biorę odpowiedzialność za swoje życie. Bo Słowo Boże mówi, że całe nasze życie jest służbą dla Boga. Przyjaciele, Kościół jest tak silny, jak silna jest jednostka. Chcesz być silny? Chcesz być silny? Zmieniaj swoje myślenie. Nie trać ani jednej minuty, ani jednej godziny, ani jednego dnia, ani jednego tygodnia. Zmieniaj swoje myślenie. Zaglądaj w poszczególne elementy, w poszczególne dziedziny swojego życia i zobacz, gdzie masz rozjazd. Tam, gdzie masz rozjazd, najprawdopodobniej opierasz się na starym sposobie myślenia i w ten sposób podejmujesz decyzje. To jest bardzo łatwe do trzaśnięcia dla ludzi chodzących w Duchu Świętym, ponieważ masz wgląd w samego siebie. Ojcze, my uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Thank you.
Wiecie, ktokolwiek z was doświadcza w swoim życiu chaosu, obojętnie na jakiej płaszczyźnie, czy w służbie, czy w życiu osobistym, to proszę wyjdźcie, będziemy się o was modlić. Celem naszego spotkania jest uwielbić Boga i wziąć od Boga jak najwięcej. Odkorkować się jak najwięcej i najwięcej przyjąć. Nie wstydźcie się. Jeśli ktokolwiek jest obciążony, jeśli przyszedł do twojego życia chaos, zamieszanie, to wyjdź do przodu, będziemy się o was modlić. Chciałabym też, żeby wstawiennicy pomogli mi w taki sposób, żebyście modlili się teraz przeciwko wszelkim czarom i manipulacji. Jeśli przyszedłeś na to spotkanie dzisiaj, a nie jesteś w naszym wspólnotem i przyszedłeś, aby szydzić, to idź stąd. Graj w sposób taki zwycięski.
być w thank you.
wyważa z jakim sposobem nie ma. Wszystko, co zostało na krzywdę. Ja mówię, że to jest przez nas. Odbieram Cię jakby wszelki ten, który pozyskałeś sobie w moim życiu. Ojcze, ja bardzo się chwalę. Thank you.
Thank you.
nie było nigdy żadnych konwenansów. Żebyśmy mogli sobie dobrze pomagać. To nie możemy przed sobą udawać. Nie ma tak, że idziemy pod ręce usługującego i że zawsze usłyszymy: wielkie Pan ma rzeczy dla Ciebie. Ja nie wiem, czy tak jest. Grajcie dalej. Ja nie wiem, czy tak jest. Jak mamy usługiwać w Duchu Świętym? Czyli jak? Zgodnie z prawdą. Jeśli widzę siły demoniczne w czyjejś życiu, to nie będę mówiła: Pan ma dla siebie wielką służbę. Nie. Uwolnię danego człowieka od związań demonicznych. I za to się nie wolno obrażać. Kiedy byłam wierząca, niedługo, i się pochorowałam, i wydawało mi się, że wszystko wiem, bo na tamten czas byłam w miarę dobrze nauczona. Ale byłam chora i umiałam poradzić sobie ze swoją chorobą. I poszłam do człowieka. I pierwsze pytanie, które on mi zadał, zapytał się: ile jesteś wierząca? Ja mówię: 2 lata. A on do mnie mówi: to nie módl się, bo nie potrafisz. Rozumiecie? Pierwsze, co pomyślałam w sobie, mówię: ham. Ale to była osoba, pierwsza w moim życiu, która z perspektywy tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, związała wszystkie diabły i wszystkie demony, które były odpowiedzialne za chorobę w moim życiu. Bądźmy wolni od tak zwanej ludzkiej przyzwoitości, co wolno, a czego nie wolno. Że jeśli ktoś jest usługującym i wychodzi do przodu, to tylko my prorokujemy: Pan ma dla Ciebie wielkie rzeczy. A dzisiaj wracam do domu, biorę w ogóle kartę i przelewam na Twoje konto 25 tysięcy, bo to ma dobrze wyglądać. Nie! Mamy usługiwać sobie w sposób skuteczny, ponieważ Duch Święty jest skuteczny, Jezus jest skuteczny, krzyż był skuteczny i w taki sposób mamy sobie usługiwać. Nie obrażajcie się też na pewne słowa, które są wypowiadane podczas modlitw. Bo wiecie, o czym to świadczy? O dzieciństwie. O dzieciństwie. My mamy być coraz bardziej odkorkowani i wolni, aby w pełni mocy usługiwać temu zrobionemu światu. Bo jeśli będziemy tak samo zadowoleni i tak samo skrzydzani jak ten świat, to nie jest dobrze. To nie jest dobrze. A w kościele jest pomoc. W kościele jest trening dla siebie i dla mnie. W kościele jest trening dla siebie i dla mnie. Asia, potrafisz więcej. W kościele jest trening. Śpiewaj. W kościele.
Thank you.
Ojcze, ja dziękuję Tobie za rozwój w Duchu Świętym każdej osoby, każdej duszy i każdej służby. Ja dziękuję Tobie, że nigdy nikt nie stanie się częścią zamieszania religijnego. Ojcze, ja modlę się, aby odchodziły wszelkie duchy zwodnicze, które mi próbują pokazać, że to, co osiągnąłem, to jest już szczyt. Ja modlę się o dynamiczny rozwój w Duchu Świętym. Modlę się, aby każdy myślał, jak pomnożyć to, co ma. Eliminujemy wszelką stagnację w umysłach. Dziękujemy Tobie za poszerzenie.
Twoim wyposażeniem, to otrzymasz to wyposażenie, biorąc je od Boga. Przyjdź dzisiaj i powiedz: chcę więcej. Chcę być w 100% wyposażony do tego, co wziąłem od Ciebie. Chcę, aby moja usługa była pełna w Duchu Świętym. Dzięki Jezusowi nie musisz chodzić wybrakowany. Nie wydarzy się to już poprzez nałożenie rąk, ale poprzez Twoje osobiste wzięcie od Boga. Poprzez akt Twojej decyzji. Utrzymasz to poprzez akt posłuszeństwa. Przyjdź i weź teraz od Boga. Wszystko, co przez wiarę jest trwałe, cokolwiek wziąłeś w swoim życiu przez cud, i tak będziesz musiał to obronić. Więc bierz przez wiarę, nie przez uczucia, przez wiarę. Przez wiarę. Jeśli jesteś apostołem, to bierz wyposażenie od Boga. Jeśli Twoja osobowość jest nędzna, to zmień swoją osobowość. Wiecie, że wpływamy poprzez swoje osobowości. Jeśli boisz się podnieść głos, jeśli boisz się zadecydować, ale głęboko w swoim sercu jesteś przekonany, że jesteś apostołem, to przyjdź i weź od Boga osobowość, bez której nie zrobisz nic. Przyjdź i weź, bądź świadom tego, co wziąłeś, i obroń to, i obroń to, i obroń to. Każdy z nas jest wielki, każdy w swoim rodzaju. Każdy w swoim rodzaju. Wiecie, o co chodzi? Chciałbym, żebyście byli wolni. Dziś trochę o tym będę mówić. Każdy w swoim rodzaju. I stwarzam to według ich rodzaju. Każdy według swojego rodzaju. Nie ma tu miejsca na przepychanki łokciami. Nie ma miejsca na zazdrość. Każdy jest wielki w swoim rodzaju. Zobacz, jakim rodzajem jesteś. Jeśli czegokolwiek Ci brakuje, to przyjdź dzisiaj i weź, i weź, i weź. Dzisiaj nie jest problem z tym, aby brać, ale jest problem z tym, że ludzie nie chcą brać. Jest problem z pasywnością. Jeśli jesteś pasywny, to przeciwstaw się wszelkiej pasywności i weź dzisiaj wszystko, co jest Ci potrzebne do wykonania konkretnego zadania. Do wykonania konkretnego zadania. Powiedz: biorę wszystko, co jest mi potrzebne do wykonania konkretnego zadania. O, o, o. Ojcze, ja modlę się, aby została utworzona armia taka, o jakiej prorokował prorok Joel. Ja modlę się, Ojcze, o 100% wyposażenie ludzi. Yeah.
Ogłoszenie apostolskie. Wyjdźcie do przodu. Thank you.
Julitka, odsiądź. Cóż. Apostoł do architekty. Idź i twórz. Chodź, modla się. Niech jej marzenia nie będą zanotowane. Niech idzie i tworzy. Niech będzie zgodny. Ze swoim wewnętrznym przekonaniem. Niech podejmuje decyzję. W związku z wewnętrznym przekonaniem. Nigdy nie iść na kompromis. To udzielam jej ze swojego. Nie muszę gada na was. Ona ma karę na nasze kamienie do sądu. Nie muszę gada na swoją mąż. Nie muszę gada na nasze kamienie do sądu. Nie muszę gada na was. Dziękuję Ci za głębokie pokłady łaski w życiu. Ja udzielam jej ze Jezus, oddaję mu cześć. Niech tworzy. Zaś.
Jezus, oddaję Mu cześć.
Yeah.
Święty łączy ludzi w służbie. Chciałabym, żebyście też się przyglądali. Z uwagi na to, że sporo was wyszło, przyglądajcie też się na to, czy przypadkiem w tej wspólnocie Bóg nie będzie was łączył w pewne zespoły. Jeśli przez długi okres czasu w swoim życiu nie będziesz widział pewnego wyposażenia, ale z kimś się przyjaźnisz i będziesz owe wyposażenie widział w jego życiu, ale na przykład może go nie lubisz, to być może trzeba wziąć autorytet nad nielubieniem brata lub siostry, bo być może Duch Święty oddziela was razem. Być może zostaniecie odłączeni do jednej służby. Chciałbym, żebyście przyglądali się temu tematowi. Dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne. Żebyśmy nie kopali otwartych drzwi. Jeśli będziesz widział, że dana osoba ma to, o co ty się modlisz, tak? Ale jakoś to do twojego życia nie przychodzi, a robisz wszystko, to być może to jest człowiek, z którym należy zacząć budować relacje i połączyć służbę. Amen? Amen. Ojcze, my zabezpieczamy. Wszystko teraz wzięliśmy dzisiaj od ciebie. Cudowny Święty Duch. My ustanawiamy w tej chwili morski Jezusa i ogłaszamy, że niczego nie stracimy. Niczego nam nie wygarnie diabeł. My ogłaszamy, że mamy tę umiejętność obrony wszystkiego, co wzięliśmy od ciebie. Przez moc imienia Jezus nie stracimy ani kroku, nie stracimy ani kawałka. Ojcze, ja modlę się o to, aby cokolwiek w ludziach jeszcze jest rozsypane, niech to się scala w jedną bryłę. W imieniu Jezusa. Amen.